Witamy Państwa bardzo serdecznie. W tym roku obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej. Jest to więc dobra okazja, by nieco o niej porozmawiać, by rozwiać pewne wątpliwości. Dlatego też jest dziś z nami historyk, publicysta i wykładowca profesor Piotr Niwiński. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie profesorze, proszę powiedzieć, dlaczego doszło do tej bitwy? Mówi się, że wpływ na to miało ego Józefa Piłsudskiego i wywiady, których udzielał dla czasopism, dla gazet, lekceważąc całkowicie siłę Armii Czerwonej. Czy rzeczywiście tak było? Po pierwsze, trudno uznać nawet jedną bitwę za działalność jednego człowieka. Proszę pamiętać, że toczyła się od dłuższego czasu wojna. Wojna na wielu frontach, tworzenie państwa polskiego, które wymagało naprawdę wielkiego wysiłku, w tym wysiłku na wschodzie. I Bitwa Warszawska nie była, nie mogła być i nigdy żadna bitwa nie jest efektem działalności jednego człowieka, tylko całego złożonego procesu. W tym wypadku no, był to proces, który rzeczywiście od mniej więcej czerwca, początku lipca 20 roku funkcjonował. To był proces, którym Armia Polska naraz odkrywała, bo tak to należy przyjąć, siłę Armii Czerwonej, która skupiła no, zdecydowaną większość swoich sił kawalerii, piechoty, artylerii, karabinów maszynowych na dla nich froncie zachodnim, czyli na froncie wschodnim dla Polaków, rzuciła przeciwko Polsce. Próba powstrzymania Armii Czerwonej, bo tak należy traktować, tak należy nazywać, to próba, która z jednej strony nie udawała się przez dwa kolejne elementy prowadzenia tej wojny, a trzecim elementem była właśnie coś, co nazywamy Bitwą Warszawską, albo coś, co nazywamy ofensywą sierpnia 20 roku, to jest bardziej fachowe określenie. I zdecydowanie jedna osoba na pewno nie miała tutaj wpływu, nawet tak istotny jak marszałek Józef Piłsudski. Zdecydowanie był to element wielkiej, potężnej kampanii wojennej, przeprowadzony, przyznaję, z dość dużym umiejętnością wykorzystania szans, tych, które nam dała i historia, i to, co się w rzeczywistości działo. A kto był autorem planu bitwy? Józef Piłsudski czy generał Rozwadowski? No i tutaj się pewnie będziemy kłócić z wieloma historykami na tematy, kto podpisywał rozkazy, ewentualnie jak brzmiały technicznie pewne elementy wydawanych rozkazów, ale myślę, że 99,9 historyków, politologów, osób zajmujących się w ogóle historią wojen stwierdzi z absolutną pewnością, że były to obydwie postacie. Józef Piłsudski, który już przed 1914 rokiem opracowywał różne koncepcje, bawił się de facto, nie był zawodowym wojskowym, różne koncepcje wojskowe, między innymi tak zwane uderzenie od skrzydła. Coś, co próbował w czasie wojen bitew legionowych stosować z dość dużym skutkiem. To nie udało się dwukrotnie w 1920 roku, kiedy armię polską musiały się ze wschodu wycofować i ostatecznie jego koncepcja odcięcia sporej części armii rosyjskiej od zaplecza okazała się być trafna. Natomiast bez wątpienia realizatorem, tą osobą, która w szczegółach dawała plany, był generał Rozwadowski. Trochę nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film Byliśmy żołnierzami o Wietnamie, gdzie pułkownik wspólnie z sierżantem tworzą doskonale funkcjonującą jednostkę. Pułkownik jako oficer nadający koncepcję, a sierżant wskazujący palcem, gdzie należy się okopać, albo jak należy strzelać. Tak samo tutaj Piłsudski dawał tą koncepcję, natomiast generał Rozwadowski no, w sposób umiejętny i utalentowany potrafił to rozwinąć poszczególne małe plany. A czy mógłby Pan wskazać wady i zalety tego planu? Bez wątpienia wadą było ryzyko. Powiem wprost, gdyby nie dość specyficzne podejście do wojskowości przez generała Tuchaczewskiego, przez front południowy stojący pod Lwowem, prawdopodobnie jest duża szansa, że bitwę obrony Wisły byśmy przegrali. Natomiast po pierwsze, no, można powiedzieć szczęście, tak?
umiejętność rozszyfrowania przez pułkownika Kowalewskiego szyfrogramów Armii Czerwonej. Dwa, postawa polskiego ochotnika pod Radzyminem, pod Wyszogrodem, pod Działdowem nawet, Płockiem, Włocławkiem, wytrzymanie nacisku, bardzo silnego nacisku Armii Czerwonej pozwoliły na przeprowadzenie tej ofensywy w sierpniu 20 roku w sposób skuteczny i de facto wygranie wojny. W związku z tym no, ryzyko było. W każdym działaniu wojskowym jest ryzyko. Natomiast to ryzyko się tutaj zdecydowanie opłaciło. A jakie błędy popełnili Rosjanie? No, Rosjanie przede wszystkim rozdzielili swoje wojska. Coś, co każdy no, zajmujący się wojskowością wie, że nie można zostawiać tak zwanych nieodsłoniętych skrzydeł. Nie można rozdzielać wojsk, tworząc tak zwanej luki operacyjnej. Wyobraźmy sobie dwie armie. Armia południowa idąca na Lwów, armia północna idąca na Warszawę. I pomiędzy nimi luka. Luka, którą wykorzystały wojska polskie, obchodząc de facto armię północną i odcinając ją od amunicji, od żywności, od zaopatrzenia. W związku z tym ta armia błyskawicznie przestała być wartościowa. Żołnierze nie mieli czym strzelać, żołnierze nie mieli co jeść, żołnierze nie mieli skąd dostawać rozkazów. W związku z tym ta armia się rozpadła. Stąd umiejętność wykorzystania tej luki i błędy rosyjskie, które pozwoliły na to, że tą lukę zostawić. To jest też umiejętność, proszę pamiętać, że to właśnie rozszyfrowanie sowieckich radiogramów pozwoliło nam tą lukę odkryć i wykorzystać ją w odpowiednim momencie. Myślę, że tydzień później natarcie byłoby już niemożliwe. Tydzień wcześniej natarcie też nie było możliwe. Wykorzystano optymalny moment na to natarcie. Mówi się, że znaczącą pomoc otrzymaliśmy od Węgrów. Czy rzeczywiście bez tej pomocy nie wygralibyśmy tej bitwy? Kolejne pytanie, na które trudno odpowiedzieć, szanowni państwo. To nie wiadomo, czy byśmy mogli bez pomocy Węgrów zwyciężyć, wygrać tą bitwę. Powiem tak, pomoc Węgrów była bardzo znacząca. Przyszła w momencie dla nas bardzo istotnym, mianowicie wtedy, kiedy zapasy polskiej amunicji, bo to była najważniejsza rzecz, do polskiej broni używanej przez polskich żołnierzy, były już na ukończeniu. Kto wie, czy brak tej amunicji, tej pomocy węgierskiej nie uniemożliwiłby nam przeprowadzenia tak skutecznego ataku. A na pewno, to na 100%, brak tej pomocy uniemożliwiłby nam wczesne skończenie wojny. Proszę pamiętać, że wojna skończyła się w październiku 20 roku, dlatego, że zaraz po bitwie warszawskiej, miesiąc później, przeprowadzono bitwę niemeńską, w której wojska polskie ostatecznie rozgromiły Armię Czerwoną, udając im się rozbić całe wielkie zgrupowanie. I tutaj ta amunicja węgierska była po prostu bezcenna. Wcześniej wspominał Pan o radiowywiadzie polskim. Jakie dokładne działania on podejmował? A, to też skomplikowane. Radiowywiad, czyli podsłuchiwanie, tak to można określić, rozmów przeciwnika, od samego początku był takim oczkiem w głowie i Piłsudskiego, i całego sztabu Wojska Polskiego. Rzeczywiście polscy oficerowie wychowani w armii austriackiej, pruskiej, doskonale wiedzieli, czym są te nowinki techniczne. Umiejętność zapisy, rozumienia tego okazała się bardziej przyszłościowa. Nawet jeżeli nie rozumiano szyfrowanych rozkazów przekazywanych przez radio, starano się je zapisywać i archiwizować. Po co? Po to, że gdyby wpadł w ręce w przyszłości szyfr, można było je rozszyfrować i przeprowadzić ich analizę. Tak się też stało. No, polski oficer, pułkownik Kowalewski, udało mu się przeprowadzić dekryptaż sowieckiej poczty, udało mu się przeprowadzić dekryptaż całej korespondencji rosyjskiej. Dzięki temu można było, powiedzmy sobie wprost, słuchać to, co mówiono w sztabie rosyjskim, w sztabie sowieckim. To raz. Dwa. Udało się w pierwszego dnia ofensywy w sierpniu 20 roku zdobyć jedną z dwóch działających silnych radiostacji rosyjskich. Dzisiaj radiostację ma każdy żołnierz. Kiedyś tych radiostacji była jedna na armię. Jedną z takich udało się zdobyć w stanie nienaruszonym i wykorzystać ją. Po pierwsze,
do błyskawicznego odebrania meldunków, które nadchodziły ze sztabu Armii Czerwonej, ale dwa, co jest myślę, że równie istotne, zagłuszenia łączności Armii Czerwonej. Poszczególne dywizje, poszczególne armie nie miały z sobą łączności, ponieważ nic nie słyszały, a dokładnie słyszały na paśmie, którą wykorzystywały Pismo Święte, które czytali przez 36 godzin polscy oficerowie, zagłuszając jakąkolwiek łączność Armii Czerwonej. Te dwa elementy zbiegły się w czasie i te dwa elementy bez wątpienia były istotnym, ale ważnym czynnikiem zwycięstwa w 20 roku. A co sądzi Pan o interpretacji pana Leinsteda na temat Bitwy Warszawskiej, że była starciem nacjonalizmu z socjalizmem? Może nie powiem publicznie, co na ten temat sądzę, bo moje sądy, powiedzmy, są delikatnie, są negatywne na tego typu myślenie. To jest bardzo wielkie uproszczenie. Po pierwsze, komunizm nie jest sobą socjalizmu, przypominam. Socjalizm i komunizm to jednak, mimo że wywodzące się z tego samego korzenia, jednak to dwa różne ruchy. Socjalizm raczej nie jest ruchem czysto autorytarnym, tak jak nazizm i komunizm, a komunizm taki był. Dwa, jeżeli już, no to przepraszam, socjalista Piłsudski czy nacjonalista Piłsudski, jak go będziemy nazywać. Wiemy doskonale, że przekonania Józefa Piłsudskiego były socjalistyczne. Rozumiem, że chodzi tutaj o pokazanie, że idea walczyła, idea pewnych ruchów społecznych walczyła z pewnymi ruchami narodowymi. Rzeczywiście, można sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze? Ważniejsze jest państwo, czy ważniejsze jest społeczeństwo? Może w tym kierunku, gdyby szacowny historyk poszedł, może tutaj byłyby rozważania. Natomiast myślenie nacjonalizm i socjalizm to jest absolutne uproszczenie. Proszę wybaczyć, nie wiem, no porównajmy to jak samochód. Czy samochód służy do jeżdżenia, czy samochód służy do parkowania? No, absurdalne pytanie. Raz parkuje, raz jedzie. Socjaliści i nacjonaliści walczyli ramię w ramię o wolną Polskę. Jak już jesteśmy przy Józefie Piłsudskim, to jak go właściwie określić? Był patriotą walczącym o wolność, czy raczej terrorystą? Powiem tak, no bez wątpienia oczywiście pierwsze zdanie, które musi zabić, był patriotą walczącym o wolność. Myślę, że wielu spośród nas oglądało niedawno serial Młody Piłsudski, gdzie dość dobrze było pokazane jego przekonania i one są bardzo bliskie rzeczywistości. Jeżeli ktokolwiek bada życie Józefa Piłsudskiego i jego otoczenia, to wie doskonale, że ten serial był bardzo bliski. Tam wyraźnie widać, że bez wątpienia był osobą walczącą o wolną Polskę, co nie wyklucza, że sięgał po elementy, które można dzisiaj nazwać terroryzmem. W ogóle terroryzm jest określeniem, Państwo doskonale wiecie, mając zajęcia z terroryzmu, tak, czy z konfliktów zbrojnych, że terroryzm to dość specyficzny rodzaj walki. Trudno go tak naprawdę zdefiniować. Dzisiaj terrorysta ma wyraźnie pejoratywne określenia, negatywna terrorysta, który zabija niewinne dzieci na pokładzie samolotu, kobiety, dzieci, pasażerów. Natomiast kiedyś terrorysta to ta osoba, która walczyła z administracją państwa okupowanego, okupacyjnego. Patrzmy na PPS, który walczył z okupantem rosyjskim, patrzmy na Armię Krajową, która walczyła z okupantem niemieckim czy sowieckim, patrzmy na inne podziemne organizacje, które walczyły przy pomocy środków dzisiaj nazywanych terrorystycznymi, z jak najmniejszymi elementami, które miałyby razić ludność cywilną, ale nie wykluczającymi tego, tak? Oddział partyzancki, który wysadza pociąg, no ma z tego świadomość, że maszynista, osoba cywilna, może zginąć albo zostać ranna. W związku z tym dla maszynisty taki partyzant będzie terrorystą, dla żołnierza, okupanta, który idzie tym pociągiem, też będzie terrorystą, ale dla reszty społeczeństwa będzie bohaterem walczącym o wolność. Myślę, że to też nie jest pytanie, które można odpowiedzieć jednoznacznie, mówiąc, że tak bądź tak. Bez wątpienia Józef Piłsudski był bojownikiem walczącym o wolną Polskę. Bez wątpienia był
jednym z najbardziej wytrwałych bojowników walczących o wolną Polskę, nie, bo umiejących sięgnąć również po środki terrorystyczne, bo tak to bym określił. To może na koniec poproszę jeszcze o odpowiedź na pytanie, jak potoczyłaby się historia Polski, gdybyśmy nie wygrali Bitwy Warszawskiej? Na to pytanie próbował kiedyś odpowiedzieć Marcin Wolski w swojej powieści. Na to pytanie próbowało sobie odpowiedzieć kilku innych wybitnych pisarzy. Powiem tak, no można oczywiście tylko gdybać. Naukowcowi nie wypada gdybać, ale oczywiście to jest też element, który pozwala nam rozwijać swoją wyobraźnię i patrzeć szerzej na rzeczywistość. No to popatrzmy, szanowni państwo, Warszawa zostaje zdobyta. Armia Polska de facto zostanie rozbita, ta północna część idzie w rozsypkę. Czy ocaleje Kraków? Myślę, że nie. Kraków dość szybko zostanie zdobyty. Czy ocaleje Poznań? Bardzo wątpię. Myślę, że dostanie się albo pod okupację sowiecką nadciągającą, może wybuchnie rewolucja w Niemczech i Niemcy staną się komunistyczne, wejdą w skład związku, przyszłego Związku Sowieckiego, albo może ocalają jako osobne państwo. No ale jak? Poznańskie myślę, że i Pomorze pozostanie przy Niemczech. Sowieci to są Niemców. Proszę pamiętać, co się stało w 20 roku, kiedy Armia Czerwona zajęła Działdowo, tak dobrze mówię, Działdowo, które było w rękach polskich i po zajęciu go przekazała Niemcom. No, 3 dni potem natarcie Armii Polskiej odbiło Działdowo, ale nie mniej to było charakterystyczne przekazanie Niemcom tego terenu. Popatrzmy, co się dalej dzieje. No, Armia Południowa zdobywa Lwów, idzie na Węgry. Myślę, że Węgry dość szybko zostały podbite, Czechy tak samo, Czechosłowacja. Kto wie, może i Włochy, bo wtedy ruchy komunistyczne we Włoszech rzeczywiście były dość silne. Te socjalizujące, takie bardzo lewicowe, wśród nich Benito Mussoliniego. No i pytanie, czy ocalałaby Francja i Wielka Brytania, czy też zostałyby zalane przez komunizm? Trudno powiedzieć, ale myślę, że w najlepszym wypadku zimna wojna i podział kontynentu europejskiego na wschód i zachód nastąpił w roku 1920. A co dla Polaków? Myślę, że na tak krótko odzyskana niepodległość nie pozwoliłaby nam szybko ponownie po nią sięgnąć. Zresztą wiemy, jak okrutny był system sowiecki, jak żonglowano narodowościami. Myślę, że Polacy z terenów no, etnicznie polskich, tak bo to nazywano w tamtym okresie, ale tak zwanej Polski centralnej, zostaliby bardzo szybko wymordowani, przesiedleni, no, w najgorszym razie nawet zagłodzeni, tak jak Ukraińcy. Myślę, że nasz naród poniósłby katastrofalne straty. Czy Polska by się odrodziła? Nie wiem, śmiem wątpić. Bez wątpienia bardzo czarno widzę losy Polski, Europy Środkowej, a może i całej Europy, gdybyśmy tej bitwy nie wygrali. Notabene nie tylko ja, oczywiście wielu historyków zachodnich wyraźnie podkreśla przełomowość tej bitwy. Jeden z wybitniejszych profesorów Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Andrzej Piskorzyk, zawsze twierdził, że Polacy powinni być dumni z 3 bitew. Z bitwy pod Warną, którą przegraliśmy, ale broniliśmy wtedy Europy, jako Polacy całej Europy. Bitwy pod Wiedniem, którą wygraliśmy, broniąc całej Europy. I bitwy warszawskiej, którą wygraliśmy, broniąc całej Europy. To 3 elementy, które bez wątpienia są elementem historii całej Europy, a my jesteśmy najważniejszym zwolennikiem. Dobrze, bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę, za udzieloną odpowiedzi. Dziękuję serdecznie. Bardzo się cieszę, że się do czegoś przydałem. Dziękujemy bardzo, a z państwem widzimy się już niebawem, ponieważ kontynuacja rozmowy na temat Bitwy Warszawskiej odbędzie się już za kilka dni. Na kolejne pytania odpowiadać będzie profesor Jacek Dybinka. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.